Radio Atlantzika. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja w naszej audycji pana dyrektora Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczęść Boże, witam serdecznie panie dyrektorze. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj rozpoczęła się poprawkowa sesja maturalna. O jakiej grupie ludzi młodych mówimy i kto mógł podejść do tej poprawkowej maturalnej sesji? Do egzaminów sesji poprawkowej mogą podejść tacy zdający, którzy w maju bądź w czerwcu przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, albo w części ustnej, albo w części pisemnej. I takich osób chęć przystąpienia do egzaminu w sierpniu zadeklarowało w sumie 62 tysiące około, z tego 58 tysięcy w części pisemnej i 4 tysiące w części ustnej. Panie dyrektorze, jak wygląda zdawalność matur w Polsce na przestrzeni ostatnich lat? To jest grupa osób duża, która nie zdaje matury, grupa, która może podejść do tej sesji poprawkowej, bo wiemy, że mamy również i taką grupę, która z tej możliwości skorzystać nie może, bo na przykład egzamin został niezdany z więcej niż z jednego przedmiotu. Dokładnie, bo tacy, którym egzamin został unieważniony, ponieważ w takiej sytuacji również nie można przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej. Ten odsetek zdających, którzy zdają egzamin maturalny w skali całego roku, czyli w maju, czerwcu i sierpniu, tak naprawdę co roku jest bardzo zbliżony. Około 85-87% absolwentów, którzy zdecydowali się podejść do egzaminu maturalnego, finalnie ten egzamin zdaje. Panie dyrektorze, dzisiaj matura poprawkowa z matematyki, jak terminarz kolejnych przedmiotów będzie się rozkładał? Dzisiaj matura poprawkowa z wszystkich przedmiotów pisemnych, i matematyka, i język polski, i języki obce. Natomiast od jutra do piątku egzaminy poprawkowe w części ustnej, także tutaj język polski albo język obcy w części ustnej. Nowa i stara formuła matury. Takie informacje docierają do opinii publicznej. Myślę, że także słuchaczom należy się wyjaśnienie, czym one się różnią. To jest określenie takie robocze dla dwóch formuł egzaminu. Pierwsza formuła to jest formuła, która obowiązywała od roku 2005 w liceach do 2014. I dalej mamy takich absolwentów, którzy na przykład rozpoczęli zdawanie egzaminu maturalnego w 2013 roku i nadal ten egzamin zdają, albo dlatego, że co roku zdają tylko wybrane przedmioty, albo dlatego, że na przykład w kolejnych latach nie mogą na przykład egzaminu z matematyki zdać. Natomiast nowa formuła to jest formuła egzaminu maturalnego, która obowiązuje od 2015 roku, a podstawowa różnica polega na tym, że zadania egzaminacyjne w egzaminie w starej formule były budowane w oparciu o tak zwane standardy wymagań egzaminacyjnych, a w tej nowej formule 2015 roku to już są zadania budowane na podstawie wymagań, które są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Różnią się też sama formuła arkuszy, zwłaszcza chociażby w przypadku języka polskiego, czy w przypadku języków obcych. Panie dyrektorze, czy w najbliższym czasie czekają nas jakieś rewolucyjne zmiany dotyczące matur? W przypadku egzaminu maturalnego zmiany na razie nie nastąpią i w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 egzamin przebiega bez żadnych zmian. W 2022 roku po raz pierwszy do egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci branżowej szkoły drugiego stopnia, także to pierwsza taka istotna zmiana, a taka duża zmiana czeka nas w roku 2023, kiedy do egzaminu maturalnego po raz pierwszy będą przystępowali absolwenci 4-letniego liceum po 8-letniej szkole podstawowej. No i sprawa bardzo ważna dla tych, którzy przystępują i rozpoczęli dzisiaj poprawkową sesję maturalną. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur? Wszyscy ci, którzy przystąpili do egzaminu dzisiaj, bądź przystąpią do części ustnej od jutra do piątku, otrzymają swoje wyniki 12 września. Jeżeli zdadzą egzamin, dostaną świadectwo. Jeżeli nie, dostaną tylko informacje o wyniku. 12 września podamy też ostateczną informację o wynikach egzaminu maturalnego z kraju dla tego roku, czyli dla sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej łącznie. Zdążą wybrać się na studia, panie dyrektorze? Na pewno już tutaj nie wszystkie kierunki będą dla nich dostępne. Na pewno są takie kierunki, które już zamknęły rekrutację, ale wiemy, że jest jeszcze spora liczba kierunków na różnych uniwersytetach,
politechnikach, które nadal rekrutacje prowadzą, także być może niewymarzony kierunek, ale jakiś kierunek studiów dla większości się na pewno znajdzie. A zdającym życzymy czego? Połamania piór, tak? Tak, i trzymamy kciuki, jak co roku. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, i pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Dziękuję. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dziś rozpoczęła się poprawkowa sesja maturalna. Drodzy słuchacze, kochana rodzina Radia Maryja, zwracam się szczególnie do ludzi młodych, wybierających studia, do rodziców, dziadków, wychowawców, przyjaciół. Każdego z młodych, kto pragnie dobrego wykształcenia oraz dobrej formacji osobowości, kto kocha Polskę i pragnie jej, jak najlepsi Polacy, służyć po Bożemu, zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Są bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy, dobrzy Polacy z otwartymi głowami na obecną rzeczywistość w Polsce i świecie. Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Studia licencjackie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Politologia, nie bójmy się politologii. Potrzeba dobrych dziennikarzy, prawdziwie służących prawdzie, ale i polityków, którzy będą zatroskani o dobro wspólne, a nie będą kombinatorami, politykierami, co ma często miejsce. I tak politologia, specjalności, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa. Kulturoznawstwo, specjalności, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyserie oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej, CMS i sieci komputerowe. Wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relations i marketing dziennikarski. Niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS. Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka specjalności, grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecamy, bo potrzeba dobrych polityków. Specjalności: bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Pod numerem telefonu w Toruniu, a więc 56 610 7200. 56 610 7200. Możecie państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Szukajcie państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie młodzież jest przyszłością. Kochamy Polskę. Starajmy się o dobre wykształcenie, ale i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień, a wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze, ale to zależy od każdego z nas. Zapraszam. Mamy godzinę 14. Radio Maryja, zapraszamy teraz na serwis informacyjny.
piątek z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w Gdańsku debata konstytucyjna organizowana przez NSZZ Solidarność. Dyskusja ma zainaugurować kampanię informacyjną przed referendum w sprawie zmian w konstytucji. Konferencja pod hasłem Konstytucja dla obywateli, nie dla elit odbędzie się w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Weźmie w niej udział m.in. szef Solidarności Piotr Duda oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Członek Prezydium Komitetu Krajowego NSZZ Solidarność Henryk Nakonieczny wskazuje, że ta debata ma dwa podłoża. Raz podłoże historyczne i nie tylko ono wynika z roli Solidarności w odzyskaniu wolności, niepodległości, tworzeniu demokracji, ale również z faktu, że to Solidarność tworzyła obywatelski projekt konstytucji, który niestety, ale układ liberalno-komunistyczny zablokował, nie dopuścił do referendum konstytucyjnego. Niestety tylko jeden projekt konstytucji był poddany pod głosowanie obywateli, ale również aspekt praktyczny w związku z tym, że pan prezydent zamierza rozpisać referendum przedkonstytucyjne, którego celem w ostateczności miałoby być tworzenie nowej konstytucji, więc uważamy, że powinniśmy w tym zabrać wyraźny głos. Prezydent wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w święto konstytucji 3 maja. Powiedział wówczas, że chce, aby referendum w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku, gdy przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod koniec maja zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum odbyło się 11 listopada 2018 roku. Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnień w sprawie doniesień medialnych dotyczących rzekomej inwigilacji opozycji. W tym celu zwróciła się z wnioskiem do szefa Komendy Głównej Policji o odniesienie się do przedstawionych w mediach informacji. Według tych informacji funkcjonariusze Komendy Głównej Policji mieli podsłuchiwać polityków partii opozycyjnych z wykorzystaniem samochodów obserwacyjnych i podsłuchów pięciodniowych, na które nie musi się zgadzać sąd. Policja w całości podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, w którym przekonuje, iż jej działania nie miały na celu inwigilacji posłów, lecz zapewnienie bezpieczeństwa. Rzecznik Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Mariusz Siarka, wyjaśnia różnice w działaniach funkcjonariuszy podczas wykonywania obu tych czynności służbowych. To są policjanci tylko i wyłącznie pionu służby prewencyjnej, a więc pionu, który zajmuje się zapobieganiem przestępstw. To są ci policjanci, którzy patrolują ulice, którzy pełnią służbę prewencyjną. A jak wiemy, do inwigilacji są angażowani policjanci specjalistycznych komórek kryminalnych. Wówczas takie osoby są nagrywane, robione są im zdjęcia, są między innymi podsłuchiwane. Ten materiał gromadzony jest w specjalnej teczce związanej ze sprawą. Tutaj takich materiałów nie ma, ponieważ te osoby nie były nagrywane, nie były podsłuchiwane, a tylko i wyłącznie była to wymiana korespondencji pomiędzy policjantami, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas tych dni, kiedy dochodziło do zgromadzeń i demonstracji na terenie Warszawy. Podobną opinię wyraził zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który odniósł się do artykułu Gazety Wyborczej. Stwierdził, że w Polsce nie ma inwigilacji i że żyjemy w państwie prawa. Rzekome podsłuchy według gazety miały być wykorzystane podczas manifestacji przeciwników zmian w sądownictwie, kiedy Senat debatował nad ustawą o Sądzie Najwyższym 21 lipca. Politycy Nowoczesnej domagają się w związku z tymi doniesieniami dymisji szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Na nowelizacji ustawy o OZE zyskają spółki energetyczne Skarbu Państwa. Najbardziej Energa, podała agencja ratingowa Moody's. Nowela ustawy o odnawialnych źródłach energii tydzień temu podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa zakłada rezygnację ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE. Obniżenie opłaty zastępczej obniży koszt spółek zależnych państwowych grup energetycznych, wskazuje agencja ratingowa. W raporcie wymienia Energę, Enea, PGE oraz Tauron. Według analityków Moody's najbardziej na noweli zyska Energa. Energa oszacowała pozytywny wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu sprzedaży na około 150 milionów złotych w 2018 roku na bazie sprzedaży 19 terawatogodziny, napisano w raporcie. Daniel Obajtek, prezes grupy energetycznej Energa S.A. podkreślał w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam, że nowelizacja spowoduje urealnienie cen energii.
to uważam, idzie w dobrym kierunku. Gro ludzi mówi, no dopłacamy do górnictwa, ale nikt nigdy nie pochylił się, ile dopłacamy do energii OZE. To jest taka silna grupa lobby, że nikt nigdy tego nie policzył. I dlaczego ceny świata znimają mieć ceny rynkowe? Wszystko ma ceny rynkowe. Niektórzy wrzeszczą, rany to zabije OZE. To nie jest tak. Do czego ma to zmierzać? Jeżeli nie będzie cen pewnych rynkowych, to wcześniej czy później przełoży się to na taryfę dla klienta. Może za parę miesięcy obciążymy wszystkich ludzi. Wiemy, jak reaguje giełda, ile na rynku jest cena świadectwa, więc no trudno prowadzić tak naprawdę ceny nierynkowe, które się kiedyś przełożą na kieszeń naszych klientów. Nowelizację ustawy o OZE podczas prac w parlamencie krytykowała część opozycji oraz Urząd Regulacji Energetyki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Afganistanie. Decyzja ta ma być częścią strategii zakończenia trwającej w tym kraju wojny. Konkretne liczby nie są na razie znane, choć niektóre źródła sił amerykańskich podają, że ma to być około 4000 nowych żołnierzy. Początkowo, tuż po objęciu władzy, prezydent Trump chciał wycofać siły wojskowe z Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, jednak stwierdził, że zagrożenie, z jakimi mają do czynienia Stany Zjednoczone w tym kraju i w jego regionie, są olbrzymie. Poseł Waldemar Andzel z Komisji Obrony Narodowej zauważa, że zagrożenia te mają zasięg ogólnoświatowy. Myślę, że to jest związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i zagrożeniem pewnie, które występuje terrorystycznym na świecie, także mają jednak szeroką wiedzę służby amerykańskie, aby prezydent Stanów Zjednoczonych taką decyzję podjął. Ta decyzja może spowodować stabilizację w Afganistanie, która z tym jest spowodowana i w Afganistanie, ale tak mówię, i zwiększeniem bezpieczeństwa w Europie. Jednak różne grupy terrorystów są szkolone nie tylko przez państwo islamskie, ale także przez talibów w Afganistanie. Amerykański minister obrony James Mattis poinformował, że będzie konsultował się z sekretarzem generalnym NATO i sojusznikami w sprawie nowej strategii Stanów Zjednoczonych wobec Azji Południowej, w tym Afganistanu. Szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA John McCain odniósł się pozytywnie do strategii przedstawionej przez prezydenta kraju, natomiast senator Jack Reed skrytykował je jako zbyt późne i ogólnikowe. Konflikt zbrojny w Afganistanie trwa już 16 lat. Obecnie w Afganistanie stacjonuje około 8400 żołnierzy amerykańskich. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat pokolenie głów pochylonych nad smartfonem. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Więczkowska, pedagog. Początek rozmów o godzinie 18.15 na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Natomiast kontynuacja tego tematu w audycji dla małżonków i rodziców o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, jak słyszymy w zwiastunie ojca Piotra Detlafa, 2 września w pierwszą sobotę dziękczynienie w rodzinie tuż przy sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu przy tak zwanym porcie drzewnym rozpoczynamy o godzinie 11. Wtedy też pierwszą sobotę września po mszy świętej o godzinie 12 odsłonimy piękną tablicę upamiętniającą niewiasty internowane w stanie wojennym w Gołdapi. Zapraszamy. Ale uwaga, już w pierwszy czwartek 7 września kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maria do świętego Józefa w Kaliszu i modlitwa o dobre, święte, szczęśliwe nasze rodziny, małżeństwa. Modlitwa o poszanowanie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizujmy się już. Apostołowie, podobni do ewangelicznego siewcy, święty Józef czeka, by proszącym udzielić potrzebnych łask. Nie stój z boku, nie obserwuj, ba, nie kibicuj nawet, ale włącz się i przybądź do świętego Józefa. On czeka na każdego, na ciebie i na mnie i udzieli nam wielu łask, każdej rodzinie, każdemu z nas i naszej ojczyźnie. Módlmy się, zwłaszcza teraz, za naszą ojczyznę.
Jest 14.10, Zała Rodziny Radia Maryja. Zapraszamy teraz na modlitwę liturgią godzin, modlitwę popołudniową. To informacje o numerach stron. Korzystamy z tomu czwartego, części stałe z tygodnia czwartego. Hymn rozpoczynający się od słów w tej przedwieczornej godzinie odnajdziemy na stronie 506, natomiast psalmodię odnajdziemy na stronie 903 i stronach kolejnych. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony. Nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Wołam do Ciebie, Panie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie?
i ukrywasz swoje oblicze przede mną. Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień twego gniewu i złamały mnie twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Z księgi proroka Izajasza. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.